Auto kupione 3 lata temu w Audi Select Plus z przebiegiem 98 tysięcy km. Auto jeździ wyłącznie na oleju napędowym bez zero, bez dodatku bio, żeby zminimalizować potencjalne zatykanie DTF oraz zaboru EGR. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Audi A6, rok produkcji 2016, silnik 3.0 diesel, 320 koni mechanicznych, przebieg aktualny pojazdu to 151 500 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest to, że badamy drugi samochód od tej samej osoby. W poprzednim odcinku widzieliście historię Audi S3, a dzisiaj dorzucamy obserwacje z Audi A6. W jednym i drugim samochodzie pracował ten sam rodzaj oleju. Inicjatorem eksperymentu jest Tomasz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Tomasz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy próbki. Tomasz podesłał próbki z dwóch samochodów. W dzisiejszym odcinku podejmujemy drugi zestaw. W poprzednim odcinku analizowane były próbki zestawu numer 1, to jest Audi S3. Próbka numer 1 była już prezentowana w poprzednim odcinku, dlatego dzisiaj w telegraficznym skrócie przypomnimy sobie wyniki dla niej. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Liquimoli TopTech 4200 w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Tomasz nie stosował żadnych dodatków. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 16 500 km, tylko 5% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki zdecydowanie przekraczające 20 km, Tomasz wpisał tutaj wartość 250 km. Olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Tomasz napisał tak. Auto kupione 3 lata temu w Audi Select Plus z przebiegiem 98 000 km. Od tej pory olej Liquimoli 5W30, wymiana co 15 000 km. Nie ma konieczności dolewek oleju między wymianami, nieznaczny ubytek. Aktualnie został zalany olej pełny syntetyk na bazie PAO Ravenol VMP 5W30. Auto użytkowane niemal wyłącznie w trasie, dość intensywnie, spalanie około 10 do 11 litrów na 100 km. Żadnych problemów od zakupu nie zaobserwowano. Auto jeździ wyłącznie na oleju napędowym bez zero, bez dodatku bio, żeby zminimalizować potencjalne zapchanie DPF-a oraz zaworu EGR. Co jakiś czas stosowany dodatek do paliwa, Liquimoli, czyszczący DPF oraz wtryskiwacze. Ostatni pomiar wtrysków oraz ciśnienia DPF w normie. Test oleju ma wykazać, czy przy takiej eksploatacji interwał wymiany oleju co 15 000 km jest właściwy. Zabieramy się zatem z analizy, przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, opcja skrótowa, następnie pomiar oleju przepracowanego, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 65,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 174. W ramach przypomnienia porównaliśmy ten wynik z deklaracją producenta w poprzednim odcinku i odnotowaliśmy umiarkowany poziom zgodności. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 69,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Czyli obserwujemy, podobnie jak dla drugiego samochodu, bardzo dobre wyniki. W tym przypadku obserwujemy wzrost lepkości około 5%.
Zaraz w podczerwieni sprawdzimy zawartość sadzy, bo wszystko wskazuje na to, że to będzie główne źródło tego wzrostu. Niemniej jednak wszystko w normie, zmiana lepkości nie budzi większych zastrzeżeń. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik testu sugeruje, że w oleju jest sporo sadzy, natomiast pod światłem jesteśmy w stanie wydzielić granicę między strefą zanieczyszczeń, czyli pierwszy okrąg, a strefą rozpraszania. Ogólna jakość tego oleju to środek skali. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Główny cel to ocena poziomu degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Żeby było ciekawiej, to wyniki wersji tabelarycznej zaprezentuję na tle wyników z drugiego samochodu Tomasza. Idąc po kolei, degradacja antyutleniacza, podobny stan jak dla oleju ze strójki. Degradacja dodatków i bazy olejowej nieznacznie mniejsza dla oleju za szóstki. Zanieczyszczenie podobnie. Sadza, bardzo wysokie poziomy, potwierdziły się zatem przypuszczenia o źródle wzrostu lepkości tego oleju. Sulfonowanie, nitrooksydacja, oksydacja, wszystko wypadło lepiej w przypadku oleju za szóstki. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki w teście lepkościowym oraz całkiem satysfakcjonujące wyniki w teście bibułowym oraz podczerwieni. Widać wyraźnie, że długie odcinki przełożyły się na niższą degradację oleju silnikowego. Gdyby nie tak wysokie poziomy sadzy, to można pokusić się o delikatne wydłużenie interwału wymiany oleju w tym przypadku. Przy tego typu eksploatacji dystans 20 000 km wydaje się całkiem realny. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!